dobry, witam wszystkich moich widzów z YouTube'a. Maciek z tej strony z firmy Mafkar, a dzisiaj przygotowałem dla Was troszeczkę starszą propozycję, ale bardzo lubianą u nas na rynku. Jest to Volkswagen Bora z 2000 roku, silnikiem 1.6, nadającym się do gazu, zwykłym, prostym. W 16, bo tu występowała też 8 i 16, silnik o dobrych opiniach. Naprawdę ludzie tego szukają, dynamika przyzwoita. I że tak powiem, jest też bardzo wygodny w obsłudze, bo pod maską jest mnóstwo miejsca, bo w tych samochodach występowały chyba nawet silniki V6, jak się nie mylę, w największych odmianach, ale na pewno była VR5. Cóż o samochodzie. Przebieg 216 tysięcy, według mnie naprawdę mało, jak na 23 lata, wychodzi poniżej delikatnie 10 tysięcy rocznie. No ale nie oszukujmy się, raczej takie sedaniki często już wybierały osoby starsze, które nie miały dzieci i łatwo było im się spakować z wózeczkiem. Z wyposażenia dość fajnie, nie wiem czy tutaj widać, ale N-lakier wydaje się, że to zwykły akryl, a jest to tak naprawdę taki fajny metalik, jak się blisko do niego przyjrzycie. I jeszcze ma przeciwdzielne spryskiwacze reflektorów, bo ma pakiet zimowy z podgrzewanymi fotelami. W środku są też sportowe te fotele, kubełki, kierownica skórzana i elektryczne cztery szyby, lusterka. Więc nie jest to bieda. Na 2000 roku potrafiło też nie być auta nawet klimatyzacją. Co do stanu technicznego, jeździ to naprawdę przyjemnie. Auto jest kompletne z katalizatorem, ma bardzo ładne opony i plus 4 sztuki świeżych tarcz. Dosłownie świeżych, zero rantu. Opony idę Wam pokazać. Naprawdę prezentują się dobrze, jak widzicie tutaj. Klocek bardzo ładny. Jeszcze ktoś sobie na nich sporo pojeździ. A co do stylistyki, no taki trochę zmniejszony Passat ogólnie. Praktycznie Golf 4, tylko z inną mordką, że tak powiem. Taki bardziej, jak to się mówi, klasyczny styl dla może starszego kupującego. Ale też się może to podobać, te prostokątne lampy. Tu jeszcze taki grill bez logo, fabryczny, więc no, każdy musi ocenić sam, czym się ten samochód podoba. Trochę tak na wprost, jakby wydaje się, jakby to była Octavia, bo Octavia miała dość podobne lampy. No i jeszcze duży plus przy takim tanim aucie, nie jest skorelowany, naprawdę. Bardzo dużo osób najczęściej pyta o te samochody, 10-12 tysięcy, ale ja takich samochodów raczej nie sprowadzam, bo wszystkie mam wedle Automoto powyżej ceny rynkowej. Bo po prostu to, co jest na rynku z polskiego rynku, to przeważnie są zgnite złomy albo takie samochody, w których musicie naprawić klimatyzację, to, tamto, żeby dokolwiek jeździło. A ja staram się mieć takie samochody, żeby ktoś się jeszcze nimi pocieszył. No cóż, chyba aucie to tyle. Bagażnik oczywiście też wiecie, że macie większy niż w Golfie 4. Cóż, później nagram Wam wnętrze, bo już koniec dnia. Na razie do usłyszenia. No i oczywiście tak sobie nagrywam, zapomniałem Wam powiedzieć, że wóz jest bezwypadkowy. Spójrzcie sobie, zacznę od drzwi. No i po kolei będziecie widzieli, co będę gadał. Nagram Wam wnętrze, bo już się robi ciemnawo. Wnętrze jak na Golfa 4, czyli Borę. Czyli to jest zamienne wnętrze, praktycznie wygląda dokładnie tak samo. Jest dobrze utrzymane, bo często te plastiki tu się zdzierały, to się gumowało. A tu mamy ładny boczek. Przyciski wszystkie są czytelne. Tak samo jak przycisk do otwierania. Klameczka stalowa. Oczywiście sterowanie też lusterek. Tutaj włącznik świateł przeciwdzielnych, przednich, tylnych. No i standardówka. Tutaj możecie sobie oczywiście zmienić podświetlenie. Jaśniej, ciemniej, o proszę. Tak to się prezentuje. Kierownica ładna, skórzana, trójramienna. Licznik z małym komputerem. Jak widzicie, przebieg jest 217.
tutaj się jakiś pali błąd LSP, bo wkładałem akumulator, trzeba będzie się przejechać, żeby zgasło. No i dalej na środku mamy przy okazji grzane foteliki, włącznik tego właśnie ESP. No i tak jak wspominałem, radyjko muszę jakieś na Elixie tutaj gdzieś w Brzezinach znaleźć niedaleko, dokupić, no bo jak sprzedawać auto bez radia. Nie każdy wie, że fajne miało takie zamykanie, można było totalnie zamknąć nawiew. Proszę bardzo, tak to wyglądało. I można było mieć takie dwie ala proste powierzchnie. Klima w tym aucie działa, jest sprawna w 100%. Tutaj mieszek od zmiany biegów, wygląda tak, gałeczka. Ręczny też jest elektryczny, no i tu przycisk do otwierania klapki. Też później Volkswagen z tego zrezygnował. Może wyciszę na chwilę te dźwięki z dmuchawy. Deska, fotel pasażera, z tyłu fotele. No i ewentualnie jeszcze tu mogę Wam pokazać, ten fotel mój wygląda tak dość dobrze. Nie jest to auto mocno zużyte, fajnie utrzymane. No i Wam pokazuję książkę, wpisy są podstawowe, początkowe. Tu macie tam jakieś to 90 w Volkswagenie, tu jeszcze parę tych. No i pod maską była karteczka, już się odlepiała, jak widzicie, od rozrządu. Był zrobiony przy 175. No to jest zrobione trochę ma 40 tysięcy, więc myślę, że można jeszcze tym autem trochę na tym pasku pojeździć. A zrobiłem tam zdjęcie pod maską, to wrzucę je tu do filmiku. Będziecie sobie mogli zobaczyć. Cóż, aucie to tyle. Niestety na ten samochód nie mogę wystawić gwarancji, bo jest powyżej 20 lat. Ale raczej powiem Wam, że ludzie nie dobierają do tak tańszych samochodów tych gwarancji, bo to też jest dodatkowy koszt, a samochody są po prostu też budżetowe. Ale pamiętajcie, że auto jest u mnie opłacone, nie ponosi dodatkowych kosztów w urzędzie skarbowym. No i przy okazji, jeżeli macie jak do domu go dostarczyć, w rozsądnych pieniądzach go dowiosę na lawecie. Jeżeli szukacie moich innych aut, wbijcie na mojego Instagrama i Facebooka. Instagram to Mafkar Auta. No i też możecie odwiedzić Otomoto, bo tam jest oferta, która jest wystawiona po prostu w danej chwili. Jest to mafkarotomoto.pl. No i jeżeli filmik Wam się podobał, zasubskrybujcie sobie kanał, zostawcie łapkę w górę. Macie pytania, to mail lub ewentualnie jakiś komentarz. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzeda, a szukacie drugiego następnego, może zawsze Wam czegoś poszukać na zamówienie. Wystarczy napisać, się odezwać. Pozdrawiam, cześć!